trasa numer 3. Tym razem z Wilczyna pojedziemy do Wojnowic, do zamku na wodzie. Przez leśne drogi, wybierając te najciekawsze odcinki, omijając odcinki najbardziej błotniste. Zaczynamy jak każdą naszą trasę przy Orliku w Wilczynie. Później to jak trasa numer 1. W prawo, w leśną i po 300 metrach w lewo, w las. Dojedziemy do Lisiej Jamy, z tym, że dzisiaj nie będziemy wjeżdżać, tylko od razu skręcimy w prawo i później prosto w kierunku pętli autobusowej w Leśnicy. Jesteśmy w tej chwili w lesie marszowickim. Jadąc w prawo można by dojechać do Wiśniowej Góry, tam kilka możliwości podjazdu i zjazdu. Prosto. Z tym, że Wiśniową Górę zostawię Wam na tą czwartą trasę, już taką typową MTB, trudniejszą. Dzisiaj niedzielne popołudnie, to wybraliśmy sobie trasę taką dość lajtową. Trochę wczoraj padało, ale kałuże nam nie przeszkadzają. W tym roku bardzo szybko wyschło w lesie. Te trasy są przejezdne nie tylko na rower górski, ale rowerem trekkingowym też bez problemu można sobie tutaj przejechać. Odcinkami będziemy jechać po trasie Back Maratonu z Minkini. Wczoraj zresztą odbyły się zawody. Z tym, że my dzisiaj tylko fragmentami będziemy pokonywać trasę. Najciekawsze momenty zostawiam na czwartą naszą trasę, czyli Wilczyn, Stara Cegielnia. Dojechaliśmy do zielonego szlaku turystycznego i niebieskiego rowerowego. Ten niebieski rowerowy też idzie do Wojnowic, ale niestety idzie takim odcinkiem, który zawsze jest w wielkim błocie. Także my zrobimy sobie objazd, mniej błota i bardziej atrakcyjna ścieżka, węższa. Zdecydowanie przyjemniej się jedzie. Za chwileczkę dojedziemy do pętli autobusowej, tu przetniemy drogę. No i później dalej przez kilkaset metrów szlakiem zielonym. Teraz skręcimy w lewo. No i tam w lesie jest taki fajny odcinek 300 metrów podjazdu i zjazdu. Bardzo pozawijany. Można powiedzieć, no, trudniejszy technicznie. Teraz zjeżdżamy z szlaku niebieskiego. Zielonego, znaczy się niebieskiego rowerowego. Bardzo fajny odcinek. Tu dzieci lubią to najbardziej. O, Alizunia, tu trzeba z rozpędu to wjeżdżać. Ajajaj. Nie uda się złapać ładnego przejazdu. Piotek tam sobie poradził. Dobra. Nie jest łatwo wjechać, bo tam jest na końcu taki dość duży pion. Zazwyczaj ten kawałek robimy w dół, w drugą stronę. No akurat dzisiaj się tam inaczej to układa. Tu Iza musi się bardzo rozpędzić i do góry. Na najlżejszym przełożeniu. Pochyl się. Dobra, jest, udało się. Naprawdę nie jest łatwo wjechać, trzeba mocno docisnąć. Chociaż dzisiaj nadzwyczaj sprawnie nam to poszło. Jechaliśmy tutaj na górę. A przed nami jeszcze teraz fajny zjazd. I teraz tutaj ten zjazd jest łagodniejszy. Się to dość fajnie zjeżdża. Trzeba uważać, bo tu bardzo wąsko. Wiadomo, pozycja ważna. Lizuńka, szeroko łokcie.
pochylenie szerokołokcie. O, a tu już Piotrek próbował z drugiej strony zaatakować. Bardzo fajny odcinek, tutaj można sobie to w kółko kręcić wielokrotnie, ale my dzisiaj tu w lewo i jedziemy do Wojnowic. Wyjeżdżamy na chwilę z lasu. Przed nami przejazd przez pole, ale droga jest dobrej jakości. Czasami jest zalana na całej szerokości, to trzeba tym boczkiem trawiastym lekko w lewo, tak. Piotruś, ty drugi pojedź. W lewo, jedź. Tutaj. O, i tu w dół. Tu zjeżdżamy. Łatwa sprawa. Chciałbym, żeby tak się mała wywaliła. Pięknie, pięknie. Widzisz, nie jest tak trudno. Właśnie, tam taki lekki zjazd trochę. Wydaje się, że trudne, ale czasami łatwiej zjechać niż schodzić z rowerem. Także nam tu się ładnie dzisiaj udało przejechać. I teraz w prawo. Za chwileczkę znajdziemy i tu w lewo, w lewo. Także parę tutaj zakrętów, lewo, prawo, lewo. No chyba musicie na traku GPS-owego, żeby się nie pogubić. Oczywiście wybieram te odcinki najbardziej ciekawe, atrakcyjne dla przejazdu rowerowego. Czyli jesteśmy w ogóle na niebieskiej trasie rowerowej. Jest to pętla wokół Miękini. Bardzo fajna. Będziemy właśnie odcinkami jechać. Nie jest to niestety trasa zrobiona, tylko wykorzystane są drogi leśne. Ale dzięki temu, że znaczna część tej trasy to trasa bike maratonu, to w połowie kwietnia trasa ta jest ładnie po zimie czyszczona, także już od kwietnia jest bardzo, bardzo fajna, przejezdna. Teraz taki troszeczkę trudniejszy odcinek techniczny, bo będziemy musieli przeciąć strumyczek. No właśnie, to bardziej wielkie rozlewisko. I proszę bardzo, wczoraj po bike maratonie to poprawili, więc przyjedziemy. Jest ładnie się tutaj udało przejechać. Tam jeszcze raz będzie taki przecięcie strumyka, ale tam już jest bardzo ładnie poprawione. Lekki zjazd w dół. Pozycja Iza. Linię dobrze wybrać. Piotruś, ty też pozycję. Właśnie. Tu fajniejszy, szybszy odcinek. Na końcu z zakrętem. Coś do podpompowania. Ostre wyhamowanie i zakręt w prawo. Tu będzie ich przez chwilę szerzej, ale można się rozpędzić, bo jak się dobrze rozpędzisz, to będzie zjazd. A, jak nie chcecie jechać, to ja pojadę. Można szybciej pojechać, to trochę nie zabawa. 30 na godzinę. Lekko w dół. Tu są jeziorka. Prosto. I zaraz będzie ostry nawrót w prawo. No, z tego maratonu to by tak nie przejechał. Wyjechaliśmy do szerszej drogi. Ale tu zgodnie ze strzałkami w lewo, w lewo. W lewo. Leju. Tu będzie fajny odcinek zjazdowy, trochę korzeni, więc trzeba go szybciej pojechać. Piotruś, szybciej tutaj, bo korzenie są. Szlak w lewo prowadzi, ale tam nie ma zjazdu takiego fajnego, więc my tutaj prosto i już do zamku w Wojnowicach nam niedużo zostało. Że nie zjedziemy od razu do zamku, to jeszcze taką małą pętelkę zrobimy podjazdowo. Jesteśmy bardzo blisko Mrozowa, więc widać, że to są czasami trasy spacerowe, więc troszkę uważać. Dobra.
zakręt. I my zwolennicy, zamek mamy tutaj z prawej strony, ale my pojedziemy jeszcze prosto tam kawałek do góry asfalcikiem. Nie zjeżdżamy od razu do zamku. Chciałem wam zaproponować tutaj taki mały objazd. Krańcówka bardzo fajnym singlem, wałem. Bardzo atrakcyjna trasa, więc warto tutaj na te 2-3 km jeszcze odjechać od zamku w kierunku Mikini. Dobra, dojechaliśmy do głównej drogi. Tutaj podjedziemy dosłownie 200 metrów do góry. O, tutaj to przecież sam rower do góry przecież jedzie, kręć mocniej. I chwileczkę w prawo, w las. Tam w lewo byśmy pojechali do Minkini. A jeszcze stąd jest przynajmniej 6-8 km. A my już zawracamy. Jeśli wjechaliśmy na ten wąski singiel, on biegnie pieszą trasą turystyczną. Ale to jest mały ruch pieszych i bardzo fajnie jest. Proszę zobaczyć, zielony turystyczny. I my tu w prawo wjeżdżamy na wały, którymi dojedziemy do zamku w Wojnowicach. Odcinek jest bardzo fajny, bo tu jest wąsko. Jest to wał, więc trzeba uważać, żeby nie spaść. No i od czasu do czasu przepusty wodne, więc tak w dół, w górę. Bardzo fajny przejazd. Trochę korzeni. Trochę szybciej możemy jechać. Tu w lewo widok na Wojnowice. Zatrzymamy, będzie zamek, teraz do niego dojedziemy. Muszę zobaczyć, jak fajny przejazd. Piękna pogoda. Jechaliśmy do zamku w Wojnowicach. Tak, jedziemy na dziedziniec. Więcej ludzi, ja zrobię szybki objazd. Trochę ludzi, paru rowerzystów. Trzeba zameczek, fosa. Można chwilę w parku się pokręcić. Dłuższy piknik zrobić. O, i teraz na wycieczki. W krótkim postoju w zamku. Wracamy w drogę powrotną. Można wracać dokładnie taką samą trasą, wszystkimi objazdami. Można też ją trochę skrócić. Kilka kilometrów. I my dzisiaj wybierzemy taką opcję. Oczywiście prosto jechać w kierunku Brzeziny. I my w prawo, Piotrek. Tak. Wykorzystamy sobie to niewielkie wzniesienie, które tutaj jest, więc będzie można fajnie podjechać. No i za chwileczkę podjazd, z tym, że nie pojedziemy tak na krechę do góry, tylko w lewo. Nie będziemy dokładnie wjeżdżać zjazdem, chociaż tak można, ale pojedziemy prosto. Tu też jest ten podjazd bardzo fajny. Można powalczyć trochę. Można naprawdę się zmęczyć. Nie jest to tak łatwo tu wjechać. Widać, że tutaj jest wyjeżdżone, więc bike maraton na pewno tu wczoraj szedł. Piotruniu, tutaj mega szła trasa. Więc ciśnij tam na górę. To jest krótki podjazd, dasz radę. Tu właśnie ten podjazd na tyle krótki, że można go spróbować szybko wjechać.
kadencja 90. Zjeżdżasz. Na takich ostrych ściankach tam właśnie lekkie przyłożenie i duża kadencja. Tutaj w tym lesie jest kilka takich podjazdów. Jak widać dla dzieci to jest bardzo dobry trening. A jak dorosły jedzie to też się może zmęczyć. No Piotruś, bo się zatrzymał. A i na końcu lekki zjazd. Dobra, zjeżdżaj. Jesteśmy na drodze powrotnej. Tutaj troszeczkę skracamy. Z prawej strony mamy jeziorka, wzdłuż których jechaliśmy. Też oczywiście można tutaj ten prawą stronę objazd zrobić, ale już nie mamy tak dużo czasu, więc troszeczkę jedziemy łatwiejszą drogą. Tu cały czas prosto. Już dokładnie tą samą trasą, którą jechaliśmy. Proszę zobaczyć, widok w drugą stronę. Droga niby ta sama, też się bardzo fajnie atrakcyjnie jedzie. Objechaliśmy pole, no i wjeżdżamy na ten singielek podjazdowo-zjazdowy. Nie wiedzieliśmy jak gdzieś mi nazwać to i nazwaliśmy to pump track w lesie, ponieważ na końcu są takie muldy jak na pump tracku. Ten kierunek, który teraz robimy, czyli podjazd taki łatwiejszy. Uważaj Piotruś na tego pieska. Zostań, zostań. Jechaliśmy na górę, tą łagodniejszą stroną. No i teraz tutaj bardzo fajny zjazd w dół. Trzeba uważać, żeby tą w dół się nie zwalić. O, Piotruś sobie radzi. Dużo zakrętów. Wróciliśmy już do lasu Mokrzańskiego. Do Orlika zostało nam 2 km. I tutaj oczywiście można na koniec wybrać różne warianty powrotu. Można jechać dokładnie tak samo jak przyjechaliśmy.